Hej, cześć, Siemka. Dzisiaj mamy super, super przesyłkę, a ta przesyłka jest z Fantopu. Idzie mi jeszcze przesyłka z Max Collection, ale to przy okazji. Otwierałem już, po chwilę otworzyłem przesyłkę z Panini, ale wrzucone, nie wiem, co będzie pierwsze, czy Panini, czy Fantop, ale dobra, tutaj mamy specjalne takie do otworzenia, takie, widzicie, tutaj mamy takie do pociągnięcia. Takie do pociągnięcia mamy specjalne. Panie to zrobili bardzo, bardzo super pomysł. No i tu mamy karty. O, trochę tych kart jest. Tutaj mamy z Lego jakiś katalog, co to jest, jakaś gazetka, to widzę jest. Tak, to jest gazetka. Just Kick It. Ty znowu owinięte Just Kick Item. Tak, ostatnio to było Just Kick Item wcześniejszym, a tym razem już jest troszkę późniejszym. No, zdjęty niestety, ale do czytania może się przydać jeszcze. No i tutaj mamy karty. Tylko gdzie by tu otworzyć? Tutaj chyba. To bardzo fajne karty. To jest uzupełnianie kolekcji oczywiście. No i dobra. Najpierw te karty z Fantopu, bo to są karty, które gorsze są. Dobra, gdzie są moje karty? Są tu bardziej. A karty te są tutaj takie dodatkowe. Dobra. No i dostaliśmy tak. Karty. Tą kartę już posiadam. Moja powtóreczka. Tą kartę też już mam. Tak, zróbmy. Co ma być tak jednak, tak? Tak. Tą kartę też posiadam. Czekajcie, połóżmy sobie te karty tu. Tutaj mamy mecze, finały i kto wygrał kiedy. Tutaj mamy różne kraje, tutaj mamy zwycięzców danych krajów. O, to jest coś ciekawego, to jest podwójna karta, monument. Tutaj jest o tym monumencie coś napisane, to jest... No, czyli... To jest oczywiście Bobby Moore. Bardzo znany piłkarz, dobry obrońca. Tutaj znowu jest double card, taka jakby podwójna karta. Tylko tym razem jest... O, czekajcie, tutaj znowu jest podwójna karta, bo nie było pokazane. Tylko tym razem to jest stadion. A to jest stadion... Czego to jest stadion? Nawet nie napisali, czego to jest stadion. Ja tak się nie znam na stadionach, jak na piłce nożnej. I kolejna karta to jest jakby taki jakby puzelek. Można tak powiedzieć, że to jest taki jakby puzelek, chociaż to nie jest puzelek. Tak wygląda. A może jednak to puzelek? Dalej. O tak, to jest puzel jednak, popatrzmy. To jest jednak puzelek, nie wiedziałam o tym. To jest Wembley, czyli to też będzie Wembley. Czyli to też będzie Wembley. Ja tam się nie znam na stadionach. Tu mamy, że Niemcy wygrali Mistrzostwa Świata 2014 w Brazylii. Tutaj mamy, w jakich latach wygrywali. Karta jest fajna. Tutaj mamy magiczne momenty, tak to można nazwać. I tutaj z tyłu pisze. W 44 minucie wynik spotkania otworzył Robin van Persie. Popisał się wspaniały szczupakiem i posłał piłkę ponad wysuniętego bramkarza Hiszpanii. Był to najpiękniejszy gol mistrzostw. No, najpiękniejszy, to można to potwierdzić. I tutaj jeszcze jakiś znaczek jest. Takiego Persiego. Latający Holender tam pisze. Tutaj mamy saszetkę. Naklejek Kanady 2015. Nie,
klient, to za edycja. O, to jest edycja dziewczyn. To jest woman, tak? Tutaj pisało gdzieś woman? Tak, to jest Mistrzostwa Świata Woman, czyli dziewczyn. To Mistrzostwa Świata Dziewczyn. Tutaj mam Hiszpania. Kot szaleje. Pewnie jakąś muchę znalazł. O, i tutaj mamy, udało nam się wylosować stadion. Jak kogoś te naklejki obchodzą, to i jakieś karty, to do widzenia. Najpierw sobie otworzymy saszetkę, a potem otworzymy sobie tamte te karty, co tam mamy, bo tam są bardzo fajne karty. Karty rzadkie. No i nie wiem, jak z tą saszetką będzie, ale glik. O, Hiszpania, tą kartę już mam, kolejna moja powtórka. I Subasic, więc fajnie. Dobra, i idziemy teraz do kart specjalnych, te co kupiłem sobie specjalnie. No i uwaga, pierwszą kartą jest Sergio Aguero Limited Edition 2012-13. Karta piękna, stan oczywiście idealny, jak to na Fantopie zawsze jest stan idealny. Fajna folika, patrzmy sobie, taka folika to jest. Bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, tutaj trzeba pokazać. No i teraz tutaj idzie tak. To jest Mario Mandzukic z Bayernu, karta Bayern Monachium. Oczywiście teraz 13-14, inna edycja. Karta fajna, której jeszcze nie mam. Dobra. I idziemy z ostatnią kartą, która jest też kartą bardzo rzadką. I to jest edycji, od razu wam mogę powiedzieć, że to jest edycji 12-13 napastnik. Tym napastnikiem jest Johan Elmander z Galatasaray. Dobry, dobry piłkarz i rzadka limitka. I tutaj wchodzimy. No i karty są bardzo fajne. Tutaj może przyzumuję, żeby było lepiej widać. Tutaj mamy Aguero. Tutaj mamy Mandzukicia, też super zawodnik. I tutaj mamy Elmandera, który jest też bardzo dobrym zawodnikiem. I zobaczmy jeszcze tylko, co będzie w kolejnej gazetce z Just Kick It. Ciekawość. W niemieckiej oczywiście gazetce, bo to jest oczywiście niemiecka. No i będzie tak. Jakiś, coś tutaj na wodę będzie, jakiś samolocik, czy to jest, to nie będzie ważna karta. No więc to ja was chciałbym pożegnać, to narka, pa i bye bye. Do kolejnych filmików.